wiedzieliśmy, że mamy ograniczony czas na pracę w studiu już w Gastomie 34, dwa tygodnie. Więc zorganizowaliśmy, znaczy wiadomo, najpierw w kwietniu byliśmy zamknięci u nas na salce w Dąbrowie. W Sosnowcu w sumie, ale no, w Dąbrowie. Bardzo blisko Dąbrowy. Bardzo blisko Dąbrowy. Na granicy. Zamknęliśmy się w salce, Dawid przerwał swoją działalność solową, swoje koncerty i codziennie ćwiczyliśmy, graliśmy, tworzyliśmy nowe utwory, tworzyliśmy materiał. A potem chwilę przed wyjazdem do Gdańska, do Kastoma, pojechaliśmy na Mazury na tydzień, gdzie też się zamknęliśmy w domku na 100% odludziu, gdzie w promieniu krowy były. Kilku kilometrów nie było żadnego życia ludzkiego, tylko krowy. No byli ludzie, no bez przesady. No, ale pojawiali się, ale to bardzo mało tego było. Mało tego było. I tam pierwszy mieliśmy... Chcieliśmy się zżyć ponownie jako zespół, tak. Znaczy to wyszło przy okazji, myślę, że to nie był taki okazji. Plan. A plany były takie, żeby po prostu nagrać te utwory w takiej bardzo wersji demo, popatrzeć na nie, nie pod względem brzmienia, tylko aranżacyjnie, tylko i wyłącznie. Coś dodać, coś ująć, przy okazji też tego pobytu tam powstał utwór M.A.B. Tak, nie spodziewaliśmy się całkowicie od zera, w ogóle się tego nie spodziewaliśmy, no. Ale uznaliśmy, że jest fajnie i tego damy na płytę. Tak. No i na tych Mazurach dopięliśmy wszystko na ostatni guzik, jeżeli chodzi o aranżację, więc w momencie, kiedy weszliśmy do Kastoma, pracowaliśmy tylko i wyłącznie nad tym, żeby po prostu nagrać te utwory jak najlepiej potrafimy i pracowaliśmy nad brzmieniem razem z producentem naszym Danielem Walczakiem. Tak. I nagrywaliśmy faktycznie na setkę. Setka właśnie. Z tym, że jako, że jeszcze jesteśmy na początku, wiele rzeczy trzeba było poprawiać potem, więc ostatecznie to jest taka setka, ale z poprawkami. 50 z poprawka. Nie 50, no przez to. No w niektórych utworach tak było więcej, w niektórych mniej, no. Na 70. W niektórych w ogóle, przecież pamiętamy doskonale twój popisowy take. Tak, nawet to był single. No co ty? Tam było zastrzeżenie do innego werbla, ale... Przeżyłeś to, czy zmieniliście ostatecznie? Zmieniliśmy. No. Nie, co mogę powiedzieć, że... Ale staraliśmy się grać na setkę. Tak, no jakby założenie było, że faktycznie najbardziej wiarygodnie brzmimy, kiedy razem wszyscy w tym samym momencie gramy i... Ja też dlatego wokale nagrywałem, trzymając mikrofon w ręce, a nie na statywie i generalnie dużo takich rozluźniających elementów było.